Dzień dobry. Witam we vlogu numer 16. Witam we vlogu masie numer 16. I nawet tego tutaj tak nie widać. Wybieram się do fryzjera dzisiaj z samego rana. Ustawiłam się z samego rana, żeby mieć później trochę czasu wolnego. I tak sobie stwierdziłam, że przetestuję ten nowy podkład, który mam z Shina i... kurde! Już jest sporo za ciemny, a myślałam, że jestem jeszcze troszeczkę opalona. Nie, już nie jestem opalona. Opalenizna zeszła w półtorej miesiąca, bardzo szybko, więc nie jestem opalona, ale idę, nie widać tego w kamerze, to widać bardzo ładnie, jakbym była taka żółciutka, a w rzeczywistości jestem pomarańczowa, więc mam nadzieję, że nie mam czasu, żeby się teraz zmieniać, nie mam czasu, żeby teraz zmywać ten makijaż. Mam nadzieję, że tego bardzo u fryzjera widać nie będzie. A co będziemy robić? Będziemy robić podnoszenie koloru. Tutaj mam zachmęcony suchy szampon, bo już miałam takie tłuste włosy, że aż wstyd wyjść z domu, więc po prostu piknęłam sobie teraz trochę suchym szamponem, ale tego odrostu trochę jest, więc będziemy podnosić blond do góry, jak to zwykle bywa. No i gdzież się wybieram? Wybieram się do Kataluny, po prostu do mojej pani Eli, która będzie dzisiaj działała z moimi włosami. Także zabieram was ze sobą, oczywiście mroźny poranek, minus 8 rano było. Jest jeden poważny minus tej zimy. Że ciekawie nie jest. Dalej temperaturka się utrzymuje. Wyskrobałam to, co się dało. Czekam, aż odmary się. Wieliczka o poranku. Zrobiona. Zobaczcie, jaki piękny. Jezus, jak ja dawno nie miałam takich pięknych włosów. Kazałam sobie tutaj troszeczkę bardziej na szaro, bardziej na chłodno. No i zobaczcie, jaki obłędny kolor. Pani Ela to jest jednak szalona. Pięknie, pięknie wyszło. Bardzo się sobie podobam. Bardzo mi się ten kolor podoba. No cudowne są, nawet szybko poszło, milutkie, mięciutkie, zbieram się, bo tutaj czai się na mnie pan parkingowy, a już mi się kończy mi się czas, więc odjeżdżam i pokażę wam, bo dostałam jeszcze taki fajny mały prezent, więc pokażę wam go, jak zajadę do domu. Także jestem już w domu. Dzisiaj dzień nagrywek. Dzisiaj taki dzień, może być ostatni nagrywek jeszcze przed świętami. Może coś jeszcze przed świętami się uda nagrać, ale nigdy nie wiadomo, więc dzisiaj trzeba zrobić zapas filmów na kanał główny, bo my tutaj świrujemy z vlogmasami, my tutaj pojawia się codziennie, rozpieszczam was, także pojawia się codziennie film, ale na kanale głównym też są filmy, tak jak zawsze w czwartki i w niedzielę. Są filmiki gadane, są filmiki mierzymy, więc jeżeli chcecie takich filmików, takie filmiki są na kanale głównym, zapraszam was tam. Tam działam, tam nie ma przerwy, tam nie ma wolnego, więc tutaj vlogmasy vlogmasami, ale na kanale głównym też działam i też są filmiki, więc zbieram się,
Miałam wam pokazać, co dostałam z Katalunki. Odżywka w sprayu. To są odlane kosmetyki z Nashi. Z Nashi i oni mają też takie coś, że można u nich kupić mniejszą pojemność. Można po prostu przyjść z takim pojemniczkiem. O, Stefanek już się interesuje. Przyszedł cię przywitać. Dzień dobry. Można przyjść z takim pojemniczkiem i oni wam naleją, jeżeli chcecie na przykład próbkę czy coś, no to wtedy nie pełną pojemność, tylko taką jakby można próbeczkę sobie dokupić, więc taki prezencik dla mnie, bardzo dziękuję. Tym razem prezent dla stałej klientki, prezent dzisiejszy, po dzisiejszej wizycie. O, Stefanek, jak się stęsknił, o lolo. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Czas otworzyć kalendarze adwentowe. Dzisiaj otwieramy 16. Rozglądam się. Jest 16 w kalendarzu Balea. A cóż? O nie! Nie ma. Tutaj mamy przesłanie po niemiecku, a tutaj coś było. Ale niespodzianka. Nie ma. Nie ma 16. Gdzieś pewnie znajdziemy w jakimś okienku. W jakimś okienku pewnie będą dwie rzeczy. Zong, proszę państwa. W tej bramce jest zong. Także Balea dzisiaj nic. Znaczy, że nie, że nic. No, w którejś będę miała podwójny prezent. 16 z Nuxa. Oj. Łoj, łoj, ale pociągnęłam. 16 z Nuxa to znowu krem. Znowu mamy nawilżający krem z Aquabella. Emulsję. Do twarzy? Tak, do twarzy, skoro jest informacja, że do skóry mieszanej. Sądzę, że do twarzy. O, tutaj bidulku zamykamy, więc krem do twarzy, kolejny krem do twarzy z Nuxa i herbatka 16, proszę bardzo. Comfort Me, też jakiś rumianek, też jakieś kwiaty są w środku. Pachnie tak bardzo ziołami, ja nie lubię takich ziołowych herbat, aż tak to nie. Comfort Me, ekologiczna herbata ziołowa z rumiankiem, miętą zieloną, imbirem, bazylią, garcynią. Guduchi i lebiotka pospolita. No więc takie dwie rzeczy na dzisiaj. Balea to mnie zaskoczyła, no muszę wam powiedzieć, że mnie zaskoczyła. Zabraliśmy się z synem na zakupy. Wieczorne, jest 18, ale samochód zasypany. Chociaż tyle, że można liczyć na swoje dziecko w zimie. Nie tylko poda kubek wody, ale i odśnieży samochód. Wspaniale. Ciekawe, czy otworzymy bagażnik. A, na lajcie, bym powiedziała. Rozpakowuję. I find myself wandering downtown. Uważaj, czy są jajca. Trochę żeśmy kupili, nie? Trochę żeśmy kupili fajnych rzeczy.
telefon. Udało nam się złapać kalendarze za złotówę. Była wyprzedaż kalendarzy adwentowych. No, jest już trochę po terminie jakby, no ale... O, proszę, takie. No są to kalendarze czekoladkowe. No co tu dużo mówić, no ale cóż, nie pogardzimy. druga połowa grudnia, w drugą połowę grudnia będziemy otwierać. Znaczy, no nie ja, Antoni tutaj będzie zamierzał z babcią otwierać czekoladkowe kalendarze. Jeszcze tu. Więc trafiliśmy, były po złotówie. Dokładnie po 99 groszy. Szybkie zakupki. Chleb tostowy. Jakieś tam bułeczki. Tutti frutti to dla młodego. Parówę, szynka. Piersi z kurczaka. I na dzisiaj zgrzeszyliśmy. No shopping.